Jeśli myślimy o historii Wadowa, to należy wspomnieć o ostatniej właścicielce tego miejsca, Zofii Kulinowskiej. Zofia przeprowadza się tu w 1928 roku. Zaczyna gospodarzyć. Szybko polubi tę ziemię. Ma tu 60 krów, 14 koni, traktor i dużo psów oraz dwóch mężów. Jeden umiera, z drugim się rozwodzi. Zofia dobrze żyje z chłopami z Wadowa. Trzyma do chrztu synów i córki swoich fornali oraz wszystkie nieślubne dzieci z okolicy. Chrześniaków zawsze zaprasza na wspólne ubieranie choinki. Niania jej córek robi im na drutach czapeczki i szaliczki. Organizuje we dworze kursy gotowania i szycia. Pomaga wystawiać przedstawienia. Zaprasza magików i sztukmistrzów. Do końca życia będzie utrzymywać kontakt z ludźmi z Wadowa. Będzie przyjeżdżać do wsi, spotykać się z przedszkolakami, które w PRL-u opanują jej dwór, bronić dworskich drzew przed wycinką. Umrze w 1994 roku. Przyszło dwóch komisarzy i powiedzieli, żebym oddała klucze fornalom. Opowiadała o powojennych losach dworu Dorocie Terakowskiej. Staliśmy wszyscy w salonie. Fornale, komisarze i ja. Nikt nie chciał wziąć tych kluczy. Wtedy wymyśliłam sposób. Widzi pani, w każdej wsi, więc i w Wadowie, jest jakiś jeden taki wsiowy szaleniec. On te klucze wziął bez wahania. Nie, oni nie chcieli wziąć tych kluczy, nie dlatego, żeby mnie tak kochali. Tylko nie wiedzieli na pewno, czy to zostanie. Pani rozumie, a ja już wiedziałam na pewno i naprawdę chciałam im te klucze oddać. Potem zaczęło się wielkie święto. Wszyscy pili wódkę, śpiewali, tańczyli, cieszyli się, że przyszło nowe. Komisarze w tym czasie, bardzo kulturalni ludzie, pomogli mi się zapakować, ułatwili nawet zabranie wszystkiego, co było moją prywatną własnością, co miało dla mnie jakieś znaczenie. Dobrze ich wspominam. Jeden był krakowskim tramwajarzem, drugi partyzantem. Tak wspominała Zofia Kulinowska dzień wywłaszczenia z dworu w Wadowie.